Marek Siwik, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku Futsal Raportu, gdzie podsumujemy 11. kolejkę zmagań Futsal Ekstraklasy, a więc ostatni mecz rundy pierwszej zasadniczej tegorocznego sezonu rozgrywek. Za nami 6 kolejnych spotkań, w której trzykrotnie zwyciężali gospodarze, dwukrotnie padł remis, a raz zwycięstwo wywieźli goście. Łącznie w tej kolejce padło 26 goli, z czego gospodarze, jak i goście równo strzelili ich po 13. Najwięcej bramek padło w Katowicach, aż 8, najmniej natomiast w Chojnicach oraz Gliwicach po 2 bramki. Najlepszym strzelcem tej kolejce okazał się zawodnik Pogoni 04 Szczecin Adam Jonczyk, który trzykrotnie pokonywał bramkarzy AZS-u Łódź Katowice. W Chojnicach w hali Centrum Park Sportu miejscowy Red Devils podejmowało outsidera ligi KGHM Euromaster Chrobry Głogów. Głogowianie liczyli na zdobycz punktową, aby odbić się od dołu tabeli, natomiast chojniczanie czekali na kolejne 3 punkty zdobyte na własnym parkiecie. Cóż dużo mówić, pierwsza część spotkania, bardzo dobra gra chojniczan, jednak zdobyli oni w tej połowie tylko jedną bramkę, gola na wagę 1-0 w pierwszej połowie trafił Sebastian Wojciechowski. W drugiej połowie sytuacje się odwróciły, to Głogowianie atakowali bramkę rywali i w minucie 32 do siatki piłkę skierował Dariusz Pieczyński, dając tym samym remis swojej drużynie i taki też wynik utrzymał się do końca spotkania. Zatem w Chojnicach w 11 kolejce podział punktów, Red Devils i Euromaster Chrobry Głogów dopisują sobie po jednym punkcie. W Duńskiej Woli, w hali przy ulicy Złotej, nikt nie liczył na inny wynik niż na zwycięstwo gospodarzy Gatty Active z Duńskiej Woli. Ich rywalem w tym meczu była Czerwona Latarnia Ligi, a więc Gwiazda Ruda Śląska. Jednak, ku zdziwieniu wszystkich kibiców, w pierwszej połowie padł sensacyjny wynik 1-0 dla Grudzian. Bramkę na wagę prowadzenia w tym meczu zdobył Jacek Heblik. Taka sytuacja utrzymywała się bardzo długo, nawet było bardzo blisko, aż goście będą prowadzili aż 2-0. Jednak w drugiej połowie do głosu doszli już gospodarze i kolejne bramki aplikowali zawodnicy Kocurów. Najpierw do siatki piłki skierował Milewski, dając remis 1-1. Następnie wynik podwyższył Daniel Krawczyk na 2-1, a finalnie wynik ustalił na 3-1 Michał Marciniak, dając tym samym kolejne cenne 3 punkty dla Duńskowolan. Tym samym zawodnicy z WFZ Łódzkiego utrzymali swoje pierwsze miejsce w tabeli Futsal Ekstraklasy, natomiast zawodnicy Gwiazdy Rudy Śląskiej tą rundę zakończą z dorobkiem raptem 4-punktowym. Przenieśmy się teraz do hali w Szopienicach, gdzie miejscowy AZS Łódź Katowice podejmował zespół portowców Pogoni 04 Szczecin. Zapowiadało się tutaj na ciekawe spotkanie, tym bardziej, że katowiczanie dawno już nie wygrali żadnego spotkania. Liczyli na to, że będą odrabiali punkty do rywali w tegorocznych rozgrywkach. Natomiast sportowcy na pewno czekali na zdobycie kolejnych punktów na Śląsku, co im do tej pory się bardzo skutecznie udawało. No i wynik meczu otworzył bramką samobójczą Tosik, dając prowadzenie graczom Pogoni 0-1. Następnie dalej gracze ze Szczecina zdobywali kolejne bramki. Najpierw na 2-0 podwyższył Jonczyk. Parę minut później ponownie Jonczyk trafia do bramki, daje wynik 3-0 i tak się zakończyła pierwsza część spotkania. W drugiej połowie kolejną bramkę dla portowców zdobył Kubik, dając tym samym prowadzenie 4-0. Jednak kilkanaście sekund później do głosu doszli katowiczanie, zmniejszając straty na 4-1. Bramkę trafił Gładczak. Jednak to nie koniec spotkania. Parę minut później Tubacki jako piąty ze strzelców drużynie Szczecina zdobywa kolejną bramkę dla gości. Jednak kilkanaście sekund później kolejną bramkę niwelującą stratę zdobywa Szczurek dla katowiczan. Jednak jeszcze w końcówce meczu w ostatnich sekundach bramkę ostatnią w tym spotkaniu zdobywa Jonczyk, trafiając tym samym hat-tricka w tym spotkaniu i ustalając wynik spotkania na 6-2 dla gości. Tym samym podopieczni Łukasza Żebrowskiego po raz kolejny wywożą cenne 3 punkty ze Śląska. A cóż, gracze z Katowic z 10 punktami coraz niżej plasują się w tabeli Futsal Ekstraklasy. Przenieśmy się teraz do Gliwic na hali Jasnej. Tam Gliwicka Akademia Futsalu Omega Gliwice podejmowała drużynę Beniaminka tegorocznego sezonu Futsal Ekstraklasy zespół FC Toruń. Torunianie w tym sezonie jak dotąd nie mają szczęścia do wywożenia punktów z meczów wyjazdowych. Chcieli na pewno przełamać się w spotkaniu z drużyną Gafu, która zajmuje dolne miejsca
w tabeli tegorocznych rozgrywek. Natomiast Gliwiczanie jednak od pewnego czasu ich forma zwyżkuje i na pewno chcieli udowodnić, że to nie jest przypadek, że w ostatnich spotkaniach zdobywają kolejne punkty w rozgrywkach. I w 8 minucie gospodarze obejmują prowadzenie po bramce Mizgajskiego. Tym samym koniec pierwszej połowy zamyka się wynikiem 1-0. W drugiej połowie Turunianie próbują atakować bramkę Widucha, jednak nieskutecznie. Za to drugą bramkę dającą podwyższenie wyniku zdobywa Lutecki. I takim też wynikiem kończy się całe spotkanie pomiędzy Turniami i Gliwiczanami 2-0. Więc po raz kolejny toruński zespół nie wywozi punktów z meczu na Śląsku. Natomiast Gliwiczanie kolejne cenne oczka w rozgrywkach zdobywają, tym samym coraz wyżej podnoszą się w tabeli Futsal Ekstraklasy. Czerwone smoki w Pniewach, Red Dragons Pniewy podejmowały zespół NBIT-u Gliwice. Na hali w Pniewach zawsze gospodarzom gra się dobrze, chociaż ostatnio musieli uznać wyższość zespołu Gwiazdy Ruda Śląska. Natomiast Bieniaminek tegorocznego sezonu NBIT na pewno tanio skóry nie chciał sprzedać w Pniewach. I cóż, od samego początku gospodarze strzelali więcej na bramkę i udokumentowali to bramką Adama Bachońskiego, dając tym samym prowadzenie 1-0 w tym spotkaniu. Jednak czym dalej, tym siły opuszczały gospodarze, a do głosu dochodzili goście. Kolejne bramki zdobywali już tylko podopieczni trenera Wiewióra. Najpierw do siatki piłki skierował Cygnarowski. Następnie wynik na 2-1 podwyższył niezawodny w tym sezonie Przemysław Dewucki. A jeszcze w ostatnich sekundach spotkania do pustej bramki trafił piłkę Cygnarowski, tym samym dając zwycięstwo swojej drużynie na ciężkim terenie w Pniewach 3-1. I gracze z Gliwic wywożą z Wielkopolski 3 punkty. Tym samym Red Dragons Pniewy notują drugą z rzędu porażkę na własnym parkiecie i spadają coraz niżej w tabeli rozgrywek. Tymczasem w Cygańskim Lesie Bielsko-Białej rekord podejmował Klirek z Chorzów. Spotkanie na bardzo wysokim szczeblu, tym bardziej, że do hali w Bielsko-Białej wrócił przecież Paweł Budniak, były zawodnik tego klubu. Ale tutaj rekordziści chcieli na pewno gonić punkty do prowadzącej GAT Active Duńska Wola i znakomicie rozpoczęli to spotkanie. Najpierw bramkę trafił dla gospodarzy w tym meczu Machura. Kilkanaście minut później było już 2-0 za sprawą gola zdobytego przez Artura Popłaskiego. Jednak w tym momencie do głosu doszli goście i bramkę na 2-1 kontaktową zdobył Mateusz Omylak. Jednak kolej przyszła ponownie na rekordzistów i jeszcze raz do siatki trafił w tym meczu Artur Popłaski, dając wynik 3-1. Jednak kilkanaście sekund później ponownie Mateusz Omylak minimalizuje straty do rywali, dając bramkę na 3-2. Jednak ostatni głos należał w tym meczu ponownie do rekordzistów. Gola na wagę 4-2 zdobył Michał Marek, tym samym dając cenne 3 punkty rekordzistom, zwyciężając w tym meczu Klirek z Chorzów. Klirek niestety na wyjeździe ponownie bez punktów, a rekord Bielsko-Biała nie ustępuje gadcie Active Duńska Wola, zostając tylko oczko za drużyną z województwa łódzkiego. Zatem przyjrzyjmy się uważnie jeszcze raz tabeli rozgrywek. Na czele GATA Active Zduńska Wola, punktów 24. Drugie miejsce rekord Bielsko-Biała, punktów 23. A tabele zamykają od 10 miejsca AZS Uś Katowice. Następnie KGHM Euromaster Chrobry Głogów z dorobkiem 10 punktów. A na samym dole cały czas z 4 punktami Gwiazda Ruda Śląska. Najlepszym strzelcem cały czas po 11 kolejce jest Marcin Mikołajewicz z zespołu FC Toruń z dorobkiem 14 goli. W kolejce 11 najładniejszą bramkę według mnie zdobył Łukasz Tubacki, który znakomicie z ostrego kąta zagrał piłkę po całą poprzeczkę, pokonując bramkarza Akademików z Katowic. Czas na wytypowanie najlepszej piątki minionej kolejki w bramce. Widziałbym bramkarza NBIT-u Gliwice, Łukasza Groszaka, który po raz kolejny wykazuje się bardzo dobrą formą w tegorocznych rozgrywkach. Następnie w polu nie może zabraknąć Michała Cygnarowskiego, gracza NBIT-u, który dwukrotnie pokonywał bramkarza Red Dragons Pniewy w tej kolejce. Oczywiście najjaśniejszą gwiazdą w tej kolejce wydaje mi się być Adam Jączyk, strzelec 3 goli przeciwko AZS-owi Uś Katowice. Bardzo dobra forma gracza Portowców w ostatnich kolejkach. Dalej na pewno nie może zabraknąć Artura Popłaskiego, który dwukrotnie pokonywał bramkarza Klireksu w meczu rekordu i Klireksu Chorzów. Bardzo dobra forma zawodnika z Bielska Białej.
No i oczywiście Daniel Krawczyk, a więc ostoja Gatty Aktiv z Duńska Wola, który po raz kolejny strzelił bramki i asystował w spotkaniu przeciwko Gwieździe Ruda Śląska. To już byłoby wszystko, jeśli chodzi o podsumowanie 11. kolejki Futsal Ekstraklasy. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do śledzenia kolejnych relacji, transmisji, materiałów, wideo na antenie KP Sportu. Zachęcam również do polubienia nas na Facebooku oraz śledzenia na Twitterze oraz subskrybowania na kanale YouTube. Dziękuję dzisiaj za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.